Witam cię bardzo serdecznie w serii Nagrań o pewniakach maturalnych. To jest już drugie wideo z tej serii, gdzie poznasz pięć kolejnych typów zadań, które obstawiałabym, że pojawią się na tegorocznym egzaminie maturalnym. Pamiętaj proszę, że jeżeli materiał Ci się spodoba i odniesiesz z niego jakiekolwiek korzyści, będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawisz po sobie komentarz, łapkę w górę lub jeśli zasubskrybujesz mój kanał. Bardzo mi tym pomożesz i naprawdę dodasz motywacji do nagrywania innych wartościowych materiałów, takich jak na przykład ten. Więc jakie są kolejne zadania, jakie typowałabym jako pewniaki maturalne na tegorocznej maturze? Natomiast jeżeli chodzi o szósty typ zadań, to zawsze na egzaminie maturalnym pojawia się zadanie odnośnie prostopadłości i równoległości prostych. Nietrudne, fajne zadanie. To zadanie, które masz teraz na ekranie, pochodzi z matury z sierpnia z 2019 roku. Proste o równaniach y równa się 4m plus 1x minus 19 oraz y równa się 5m minus 4x plus 20 są równo gdy? I musimy ocenić, kiedy one są równoległe. Żeby to zrobić, warto pamiętać lub wiedzieć, gdzie znajduje się taka informacja w tablicach maturalnych, kiedy proste są równoległe. Podpowiem Ci, proste są zawsze równoległe, kiedy współczynniki kierunkowe prostych, czyli te liczby, które znajdują się przy x, są takie same. Gdzie tą informację znaleźć w tablicach maturalnych? Już Ci pokazuję. Zobacz na stronę piątą do tablic maturalnych. Masz tam pod tytuł Para prostych, i mamy tutaj informację, że proste są równoległe, kiedy A1 równa się A2. A czym są A1 i A2? Zobacz, są to współczynniki, które są przy X. I tak właśnie postąpiliśmy w naszym zadaniu. Czyli możemy zapisać, że 4m dodać 1 musi być równe liczbie 5m minus 4. I jak teraz to wykonać? Na przykład odejmujemy sobie obustronnie 4m, czyli mamy 1 równa się 5m, odjąć 4m to jest po prostu zwykłe m odjąć 4, dodajemy sobie czwóreczkę i wychodzi nam, że 5 równa się m. Bardzo łatwe zadanie, pamiętaj, że proste równoległe to są najłatwiejsze proste do policzenia. Troszkę trudniej jest, jeżeli masz warunek prostopadłości prostych. To zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju 2019 roku. Prosta o równaniu y równa się ax plus b jest prostopadła do prostej o równaniu y równa się minus 4x dodać 1 i przechodzi przez punkt P o współrzędnych 1, 2 i 0, gdy. I teraz uwaga, w tablicach maturalnych masz wzór, że proste są prostopadłe, jeżeli A1 razy A2 równa się minus 1. Ale chciałabym Ci pokazać prostszy sposób, dzięki któremu nawet nie będziesz musiał używać wzoru. Zapamiętaj proszę, że proste są prostopadłe, kiedy współczynniki kierunkowe, czyli te liczby, które są przy X, są liczbami odwrotnymi i jednocześnie przeciwnymi. Liczbą odwrotną i przeciwną do minus 4 jest, uwaga, 1 czwarta. Czyli nasz współczynnik kierunkowy z drugiej prostej jest równy 1 czwarta. Czyli zmieniamy znak danej liczby i odwracamy ją licznik z mianownikiem. Czyli już wiemy, że prawidłową odpowiedzią będzie albo odpowiedź B, albo odpowiedź D, gdzie A jest równa 1 czwarta. W takim razie, ile jeszcze wynosi B? Czyli wiemy, że nasz wzór wygląda już następująco. Y równa się, w miejsce a do tego wzoru podstawiamy 1 czwartą, mamy 1 czwarta x plus b. I żeby wyliczyć b, Podstawiamy punkt, który należy do tej funkcji. Jedną drugą podstawiamy w miejsce x, natomiast 0 podstawiamy w miejsce y. Czyli mamy 0 równa się 1 czwarta razy 1 druga, dodać b, czyli 0 równa się 1 ósma plus b. Jeżeli odejmiemy sobie 1 ósmą, to wychodzi nam, że b równa się minus 1 ósma, czyli odpowiedzią właściwą jest odpowiedź b. Zauważ, że jeżeli chodzi o prostopadłość prostych, to jest już troszkę trudniejszy warunek, ponieważ musimy no, wykonać jakieś działanie. W przypadku równoległości po prostu te współczynniki kierunkowe są liczbami identycznymi. Dobrze naucz się wykonywania tych zadań, ponieważ one są na każdej maturze albo równoległość prostych, albo prostopadłość prostych i warto by się było tego nauczyć. Kolejny typ zadań są to zadania z prawdopodobieństwa. Jest to przeważnie ostatnie zadanie testowe na maturze czyli zadanie 25. To zadanie, które widzisz na ekranie, pojawiło się na maturze w sierpniu 2019 roku. W grupie 60 osób, kobiet i mężczyzn, jest 35 kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę, jest równe? Pamiętaj, proszę, żeby wyliczyć prawdopodobieństwo zajścia jakiegokolwiek zdarzenia, musimy zawsze wykonać dzielenie. Ale co musimy podzielić przez co? Zobacz, w naszym przypadku musimy wyliczyć prawdopodobieństwo, że wylosujemy mężczyznę, czyli w liczniku tego ułamka musielibyśmy napisać, ilu jest mężczyzn w tej grupie. Skoro jest 35 kobiet, to mężczyzn byłoby 25. Natomiast w mianowniku zawsze będzie ilość ogólnie możliwości, jakie mamy, czyli w naszym wypadku ilość osób. Wszystkich osób jest 60, czyli uwaga, na górze zapisujemy ilość mężczyzn, a na dole zapisujemy ilość osób. Czyli 25/60 po skróceniu przez 5 daje nam ułamek 5/12. Możemy zapisać, że to jest prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A, czyli odpowiedzią jest odpowiedź D. Bardzo łatwe i schematyczne zadania, zobacz jakie było w maju w 2018 roku. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający jest równe. Czyli znowu musimy wykonać dzielenie. Mamy wyliczyć prawdopodobieństwo, że wyciągniemy kupon wygrywający. Czyli kuponów wygrywających jest tutaj ile? Skoro mamy 50 kuponów wszystkich, wśród nich 15 przegrywających, to wygrywających będzie 35. Czyli tyle jest kuponów wygrywających i dzielimy to przez ilość wszystkich kuponów czyli przez 50 kuponów. I nawet jest taka odpowiedź. Również odpowiedź D. Nie musimy nawet nic skracać, jednak pamiętaj, że w zadaniach otwartych taki wynik zawsze trzeba byłoby zostawić w nieskracalnej formie. Czyli musielibyśmy to jeszcze skrócić przez 5. Tego typu zadania są bardzo łatwe. Przećwicz sobie zadanka z prawdopodobieństwa, bo też często to są takie darmowe punkty, które bardzo łatwo zdobyć na maturze, a zawsze w arkuszu maturalnym pojawia się jakieś zadanie z prawdopodobieństwa. Kolejny bardzo często spotykany typ zadań to jest obliczenie wierzchołka paraboli albo czegokolwiek związanego z wierzchołkiem paraboli, czyli z funkcją kwadratową. To zadanie pochodzi z czerwca 2017 roku. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się x odjąć 3 razy 7 odjąć x wierzchołek paraboli będący wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu. I teraz zobacz. Tutaj mamy funkcję kwadratową w postaci iloczynowej. Żeby wyliczyć współrzędny wierzchołka z postaci iloczynowej, warto posłużyć się wzorem, którego nie masz w tablicach maturalnych. O tych wszystkich wyjątkowych wzorach możesz dowiedzieć się w moim matematycznym kursie maturalnym online, do którego uczestnictwa serdecznie Cię zachęcam, ponieważ otrzymasz tam ogrom wiedzy i te wszystkie zadanka będziesz miał w jednym paluszku. Zobaczysz jakimi szybkimi, świetnymi metodami możesz się posługiwać, żeby rozwiązywać tego typu zadania. Jedną z tych metod pokażę Ci właśnie teraz. Zobacz, to jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Żeby wyliczyć miejsce zerowe tej funkcji, wystarczy każdy z nawiasów przyrównać do zera. Czyli x minus 3 przyrównujemy do zera i 7 minus x przyrównujemy do zera. W takim razie mamy pierwsze miejsce zerowe równe 3 i drugie miejsce zerowe równe 7. Ale uwaga, my chcemy wyliczyć wierzchołek paraboli. Wierzchołek paraboli ma współrzędne p i q. W takim razie po co my liczymy miejsce zerowe? Dlatego, ponieważ pierwszą współrzędną wierzchołka P możemy wyliczyć wzorem x1 plus x2 przez 2. Czyli w naszym przypadku w miejsce x1 i x2 podstawiamy sobie trójkę i siódemkę. Czyli mamy 3 plus 7 przez 2 równa się 10 przez 2, a to będzie 5. Żeby wyliczyć drugą współrzędną wierzchołka, wcale nie musimy liczyć delty, jak się tego pewnie uczyłeś w szkole, tylko jest łatwiejszy i szybszy sposób: Q wyliczymy, podstawiając do wzoru funkcji w miejsce x wyliczoną piątkę, czyli tą pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli podstawiamy do tego wzoru wszędzie w miejsce x piątkę. Czyli mamy 5 minus 3 razy 7 minus 5 i to będzie 2 razy 2, czyli 4. I teraz zobacz, gdybyśmy naszkicowali wykres naszej funkcji kwadratowej, wiemy, że wierzchołek ma współrzędne 5 i 4, raz, 2, 3, 4, 5, 4 w górę. Tu będzie nasz wierzchołek, więc on należy do prostej o jakim równaniu? Y równa się 4. Prosta Y równa się 4 jest tutaj. I widzimy, że ta prosta przechodzi przez wierzchołek. Czyli właściwą odpowiedzią w tym wypadku byłaby odpowiedź D. Pamiętaj, że funkcja kwadratowa jest to moim zdaniem najważniejszy dział, który czeka Cię na maturze. Więc gdybyś miał ze wszystkich działów, które poznałeś w szkole średniej, wybrać tylko jeden, jedyny, którego byś się perfekcyjnie nauczył, to powinna to być funkcja kwadratowa. Dlaczego? Ponieważ z tego działu możesz otrzymać najwięcej punktów na egzaminie maturalnym. Najwięcej zadań właśnie jest z funkcji kwadratowej. Jeżeli świetnie ją rozumiesz, masz ją w jednym paluszku, wtedy naprawdę masz wielkie szanse, żeby napisać tą maturę lepiej. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o funkcji kwadratowej, to polecam Ci również mój kurs, który mówi tylko i wyłącznie o funkcji kwadratowej. Link do kursu znajduje się w opisie pod filmem. Innego typu zadaniem o wierzchołku w funkcji kwadratowej jest takie zadanie, które pojawiło się na maturze w maju 2018 roku. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równe x kwadrat minus 6x minus 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych, czyli musisz wyliczyć współrzędny wierzchołka, patrząc na to, że jest to funkcja kwadratowa w postaci ogólnej. I teraz możemy się posłużyć tym tradycyjnym wzorem, którego się uczyłeś w szkole i który znajduje się w tablicach maturalnych, czyli P równa się minus B przez 2A. Pamiętamy, że minus B w naszym wypadku to będzie minus minus 6 przez 2A. Nasze A jest równe 1, bo przy x kwadrat nie mamy żadnej liczby, czyli przez 2 razy 1. Czyli mamy 6 przez 2, a to jest równe 3. I żeby skrócić sobie obliczenia, nie wyliczać delty i nie wyliczać q wzorem minus delta przez 4a, możemy również skorzystać z tej sprytnej metody i q wyliczyć jako f od 3, czyli od współrzędnej p. Tak więc do tego wzoru funkcji w miejsce x podstawiamy sobie trójkę. Czyli mamy 3 do kwadratu minus 6 razy 3 minus 3 to będzie 9 minus 18 minus 3. Czyli 9 minus 18 to będzie minus 9 i jeszcze minus 3 to będzie minus 12. Czyli współrzędne naszego wierzchołka to będzie 3 oraz minus 12, czyli właściwą odpowiedzią jest odpowiedź c. Kolejnym typem pewniaka, który jest bardzo często na każdym egzaminie maturalnym, jest zadanie na trzy wyrazy ciągu arytmetycznego lub geometrycznego i pokazać jak postępować w każdym z tych przypadków. To zadanie pojawiło się na maturze w maju w 2017 roku. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny 24, 6, a minus -1. Stąd wynika, że i musimy wyliczyć ile wynosi a. Jak to wykonać? Pamiętaj proszę, że jeżeli masz trzy kolejne wyrazy w ciągu geometrycznym, to zakładając, że kolejnymi wyrazami są a, b oraz c, działa wzór, że drugi wyraz podniesiony do kwadratu równa się pierwszy razy trzeci. Pamiętaj o tym, proszę, jeżeli podstawisz teraz te liczby pod ten wzór, to z łatwością otrzymamy wynik, czyli b do kwadratu, w takim razie 6 do kwadratu równa się a, czyli nasze w tym przypadku 24, razy c, czyli razy trzeci wyraz, czyli a minus 1. 6 do kwadratu, czyli 36 równa się 24 a odjąć 24, dodajmy obustronnie 24, czyli mamy 60 równa się 24 a. Chcemy wyliczyć A, więc dzielimy obustronnie przez 24, czyli A równa się 60, 24, możemy skrócić to na przykład przez 12, czyli będziemy mieć 5. Drugich. I oczywiście jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź A. Czyli pamiętaj, jeżeli masz trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, to pamiętaj, że środkowy wyraz do kwadratu równa się pierwszemu wyrazowi razy trzeci wyraz. To zadanie z ciągiem arytmetycznym pojawiło się na maturze w sierpniu 2018 roku. Ciąg arytmetyczny AN określony dla n większego bądź równego od 1 spełnia warunek A3 plus A4 plus A5 równa się 15. I tak jak było w ciągu geometrycznym, że b kwadrat równa się a razy c, tak w ciągu arytmetycznym, jeżeli mamy trzy kolejne wyrazy ciągu, zapiszmy sobie a, b, C, to możemy napisać, że b równa się a plus c przez 2. Innymi słowy, gdybyśmy przekształcili ten wzór i pomnożyli go razy 2, to wychodzi nam, że 2b równa się a plus c. Ale co nam to daje? Zobacz, gdyby przekształcić to równanie i zamiast a3 plus a4 plus a5 zapisać sobie a plus b plus c równa się 15, to możemy zauważyć, że zamiast a plus c możemy napisać 2b. No bo z tego wzoru wynika, że a plus c jest równe 2b. Czyli zapisujemy 2b. Czyli w miejsce a plus c wpisujemy 2b plus to jedno b, które było w tym równaniu, równa się 15. I możemy porydukować wyrazy podobne, że 3b równa się 15. I po podzieleniu przez 3 wychodzi nam, że b, czyli ten środkowy wyraz, czyli w naszym przypadku a4, jest równy 5. Czyli właściwą odpowiedzią będzie odpowiedź a. Te zadania również są często spotykane na maturze, ale uwaga, żeby dobrze rozumieć ciągi, warto wiedzieć, jak one działają, czyli czym się różni ciąg arytmetyczny od geometrycznego. Dlaczego w arytmetycznym jest R różnica, a w geometrycznym Q iloraz i jaka jest ich funkcja? Zachęcam Cię, żebyś również się tego pouczył, ponieważ ciągi jest to dział, z którego na maturze jest dosyć dużo zadań, więc możesz zdobyć z tego działu dosyć dużą ilość punktów, więc warto również się do niego przyjąć. I zrozumieć, jak działa ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny. I ostatni typ zadań na dzisiaj, na tą część, są to nierówności lub równania kwadratowe. I uwaga, to już jest zadanie za dwa punkty na maturze, czyli to jest aż 4%. I to są zadania, które absolutnie każda osoba powinna umieć wykonać bezbłędnie. To jest już taki pewniak maturalny, że zdarza się na każdej maturze od kilku lat. Więc prawie masz stuprocentową pewność, że również na maturze w tym roku takie zadanie, Zadanie się pojawi i jeszcze powiem ci, że będzie miało numer 26 lub 27. Tak się najczęściej zdarza. Więc zobaczmy, jak rozwiązywać taką nierówność i jakie są najczęstsze błędy. Ta nierówność pojawiła się w maturze z maja z 2018 roku. Rozwiąż nierówność 2x kwadrat minus 3x jest większe od 5. Przepiszmy sobie tą nierówność 2x kwadrat minus 3x jest większe od 5. I pierwsze co powinieneś zrobić to pamiętać, że jeżeli masz nierówność kwadratową to żeby ją rozwiązać deltą, mam nadzieję, że o tym pamiętasz, to po prawej stronie lub po którejkolwiek musi znaleźć się 0. Czyli pierwszym krokiem będzie pozbycie się tej piątki z prawej strony nierówności, czyli mamy 2x kwadrat minus 3x minus 5 jest większe od zera. I wyliczamy sobie deltę. Wzór na delta, mam nadzieję, że pamiętasz, to jest b kwadrat minus 4ac, i a b i c to są nasze kolejne współczynniki. Czyli mamy delta równa się minus 3 podnosimy do kwadratu, minus 4 razy 2 i razy minus 5. To będzie delta równa się minus 3 do kwadratu, to jest 9. Minus 4 razy 2 daje nam minus 8, razy minus 5 daje plus 40, czyli mamy deltę równą 49. Pierwiastek z delty warto sobie od razu policzyć, to będzie 7. I wyliczamy x1 i x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli w naszym wypadku mamy. Minus b, czyli minus minus 3, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7 przez 2 razy 2, to będzie 3 odjąć 7, czyli minus 4 przez 4, a to daje nam minus 1. I x2, czyli minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, a to będzie minus minus 3, Plus 7 przez 2 razy 2. Czyli to będzie 3 plus 7 przez 4, czyli 10 czwartych, i po skróceniu mamy 5 drugich. I do tej pory zdobyłeś jeden punkt. Za samo wyliczenie miejsc zerowych jest jeden punkt za to zadanie. A drugi punkt? Musisz dać odpowiedź, ale w związku z tym, że jest to nierówność, warto naszkicować to na Osi. I wystarczy tutaj jedynie oś X. -ów. Osi Y nie musisz rysować, czyli nie musi to być układ współrzędnych. Zaznaczamy sobie te miejsca zerowe na osi X, czyli mamy minus 1 i 5 drugich i szkicujemy parabolę, ponieważ wykresem funkcji kwadratowej jest zawsze parabola. Nasza parabola będzie miała ramiona skierowane w górę, ponieważ nasze A. Czyli współczynnik, który jest przy x kwadrat jest liczbą dodatnią, czyli szkicujemy parabolę z ramionami w górę, która przechodzi przez te dwa miejsca zerowe, i teraz najważniejsza rzecz w tym zadaniu: musisz dać odpowiedź, czyli musisz wyszukać te liczby, które są w naszym przypadku, uwaga, większe od zera. Większe od zera, czyli tam, gdzie parabola jest ponad osią x, czyli tutaj. I tutaj, czyli musisz opisać ten przedział oraz ten przedział, i to dopiero będzie nasza odpowiedź. x należy od minus nieskończoności aż do minus jedynki z nawiasem otwartym, suma od pięciu drugich do nieskończoności i również przedział obustronnie otwarty. Za taką pełną odpowiedź masz dopiero dwa punkty. Zróbmy sobie jeszcze jedną taką nierówność. To zadanie pochodzi z matury z maja z 2017 roku. Mamy rozwiązać jeszcze prostszą nierówność 8x2 minus 72x mniejsze bądź równe od zera. Ponieważ w naszej nierówności. Współczynnik c jest równy 0, nie musimy wyliczać delty, możemy to zrobić łatwiej. Możemy wyciągnąć 8x przed nawias, i w nawiasie zostanie nam x minus 9 i to musi być mniejsze bądź równe 0, i miejsca zerowe możemy wyliczyć w ten sposób, że przyrównujemy 8x do 0, a także x minus 9 do 0. Czyli mamy 8x równa się 0, oraz x minus 9 równa się 0. Podzielimy przez 8 pierwsze równanie i wychodzi nam, że x1 jest równe 0. W drugim przypadku, jak dodamy 9 obustronnie, wychodzi nam, że x2 jest równe 9. I to są nasze miejsca zerowe. Zobacz, wyliczyliśmy je nie używając delty, czyli oszczędzając mnóstwo czasu. Szkicujemy sobie naszą oś x, zaznaczamy te dwa miejsca zerowe 0 i 9 i szkicujemy parabolę. Parabola znowu będzie miała ramana skierowane w górę, ponieważ przy x kwadrat jest liczba dodatnia. I teraz szkicujemy sobie parabolę i uwaga, szukamy jakich liczb? Mniejszych bądź równych od zera. Czyli w tym przypadku zaznaczamy tą część funkcji, która jest pod osią x, czyli ta część naszej paraboli. Musimy opisać tą część, czyli to będzie x należy od... 0 do 9 i uwaga przedział obustronnie domknięty, ponieważ mieliśmy wypisać liczby, które są mniejsze bądź równe od 0, czyli te liczby, które są miejscami zerowymi tej funkcji, również zaliczają się do naszego rozwiązania. I te zadania, przypominam, musisz umieć robić bezbłędnie. Więc przećwicz sobie na maturach z innych lat, jak wykonywać takie zadania, żebyś zawsze za nie otrzymał dwa punkty. I to na tyle zadań, które przygotowałam dla Ciebie w części drugiej, czyli tak naprawdę poznałeś już 10 pewniaków maturalnych, które najprawdopodobniej pojawią się na tegorocznej maturze. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, bardzo chętnie odpowiem. A jeżeli szukasz czegoś, co pomoże Ci nauczyć się najłatwiejszych sposobów, jak wykonywać zadania maturalne, to zachęcam Cię, żebyś wypróbował mój matematyczny kurs maturalny online, który pokazuje Ci, jak najszybciej najłatwiej wykonywać przeróżne zadania maturalne. Są osoby, które napisają maturę na 100% po opanowaniu materiału z kursu. Oczywiście nie kupuj kota w worku, możesz wypróbować bezpłatną wersję demo, gdzie jest zawartych kilka lekcji z kursu i zobaczysz w nim, czy podoba Ci się sposób, w jaki przekazuje wiedzę. Jeśli jednak uważasz, że ten kurs na nic ci się zda, ponieważ chciałbyś jakiegoś ekspresowego sposobu, żeby tylko zdać maturę, to mam dla ciebie jeden z moich najnowszych kursów, jak strzelać w zadaniach testowych. Zawiera on 9 mega strategii, które uczą cię, jak poradzić sobie z częścią zadań testowych na maturze, kiedy zupełnie nie masz pojęcia, jakie zrobić i jak wytypować właściwą odpowiedź. Tylko uwaga, to nie jest kurs matematyczny, to są mocno niematematyczne. Sposoby, których na pewno nie spotkasz w szkole. Jeżeli jesteś ciekawy, linki do kursów znajdują się w opisie pod filmem. A jeżeli cały materiał pomógł Ci w jakimśkolwiek stopniu, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę lub subskrypcję, jeżeli chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten. Jeżeli chciałbyś natomiast otrzymywać mailowe powiadomienia o materiałach takich jak ten lub innych wartościowych, zapisz na newsletter na mojej stronie www.skutecznekorepetycje.com. Dziękuję za Twoją uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo w kolejnej serii pewniaków maturalnych. Do usłyszenia!